rozpoczęty okres wielkanocny, najdłuższy okres liturgii. Jak już to powiedzieliśmy nieraz, oprócz utrwalania w nas tej niewątpliwie niełatwej prawdy wiary, jaką jest zmartwychwstanie Chrystusa, jest także czasem przygotowania do Pięćdziesiątnicy, do zesłania Ducha Świętego. I tak też było, że od samego początku przytaczane teksty z Dziejów Apostolskich przywołują właśnie to wydarzenie, Pięćdziesiątnicę i skutki, owoce zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj natomiast, bo tamte były w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, a dzisiaj w czwartym, słyszymy takie oto słowa, które kończyły właśnie tę perykopę, ten fragment dziejów. Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. To wydarzenie nazywane często jest małym zesłaniem Ducha Świętego. Małym, bo to pierwsze jest jak źródło, ale nie jest ono wydarzeniem zamkniętym, skończonym. Dla każdego z nas takim momentem wytryśnięcia tego źródła darów Ducha Świętego są przede wszystkim sakramenty chrztu, a zwłaszcza bierzmowania. Ale te wydarzenia, choć często niestety w naszej religijności są przeżywane w taki sposób, że nie wracamy do nich, że one odbyły się, mamy je, jak to mówimy, zaliczone, mamy je za sobą, a one przecież przynoszą nieustannie taką nowość, jaką przynosi właśnie woda, która wytryska ze źródła, która ciągle jest nowa, inna, życiodajna, świeża. I dlatego to określenie, małe zesłanie Ducha Świętego, które pojawia się na wyjaśnienie czy nazwanie tego, co żeśmy usłyszeli w Dziejach Apostolskich, przypomina nam właśnie, że potrzeba nam nieustannie odnawiać to, co zostało w nas złożone, zaszczepione i przeżywać ciągle na nowo, odradzać się w tym źródle Bożego życia. To zresztą jest bardzo też ściśle związane z wydarzeniem ewangelicznym, który dzisiaj rozważamy, kiedy pojawia się postać Nikodema. On, jak słyszeliśmy w tym fragmencie, przyszedł do Jezusa nocą. Przyszedł do Jezusa nocą i zadaje mu pytania. Ta noc pokazuje, że jeszcze jest w nocy niewiary, ale jest już jakby obrzasku o świcie poszukiwań. Te pytania, które zadaje Jezusowi, świadczą o tym, że jest nim taki Boży niepokój, właśnie inspirowany przez Ducha Świętego, który doprowadzi go później do przyjęcia chrztu z rąk świętego Piotra. A więc i w Nikodemie wiara nie jest tylko sprawą jakiejś wiedzy, ale właśnie takiej świadomości, że jest ona nieustannym rodzeniem się w nas Boga, rodzeniem się na nowo, doświadczaniem właśnie tej świeżości działania Ducha Świętego, która porównywalna jest z wytryskującym źródłem, które cały czas inspiruje do czegoś nowego. I dwa takie wymiary pojawiają się właśnie tej dynamiki, tego, że to nie jest wydarzenie skończone. Ani chrzest, ani bierzmowanie, ani zesłanie Ducha Świętego, ale jest w tym nieustanna nowość, to najpierw miłość, której uczestniczymy. Każdy, kto narodził się na nowo, narodził się z miłości Boga, która była zawsze pierwsza, uprzedzająca. A drugi taki aspekt to słowo,
które Bóg do nas kieruje, choćby to dzisiaj, które otwiera nam na coś oczy, ale które także inspiruje nas do tego, żeby wyruszyć jakby z tego, cośmy poznali, z tego słowa, do konkretnych decyzji, czynów, postaw. Bo nie jest miłością to, co czujemy, ale to, co postanawiamy. Ze słowa przychodzi łaska, która wpływa na nasze decyzje, na nasze życie. Nie jest tylko takie słowo, jakby tak tylko dane, zasiane. Nikodem pojawia się jeszcze w Ewangeliach, w Piśmie Świętym dwukrotnie. Kiedy Jezus w święto namiotów zostaje przez uczonych w Piśmie oskarżany, wtedy Nikodem, o którym jak słyszeliśmy w początku tego fragmentu Ewangelii, był to faryzeusz, a więc człowiek, można by powiedzieć, z dużym autorytetem, ustawiony w tej hierarchii żydowskiej. Kiedy Jezusa jakby wzięto właśnie pod sąd, to Nikodem, odwołując się do słowa, mówi, że potrzebne jest wysłuchanie tego, który jest oskarżany. Że nie można zatrzymać się tylko na oskarżeniu, nie słuchając tego, co ma do powiedzenia ten, który jest poddawany sądowi w imię właśnie słowa. Natomiast drugi moment, kolejny, którym się pojawia Nikodem, to pogrzeb Jezusa. Wielki Piątek właśnie czytaliśmy ten opis męki Chrystusa, który zawsze towarzyszy nam w liturgii Wielkiego Piątku i między innymi mogliśmy wówczas odczytać taki oto tekst, który już kończył ten opis złożenie Jezusa do grobu. Czytaliśmy tak. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami. Uczniów nie było, uczniowie stchórzyli, uczniowie oddalili się, rozpierzchli się, a Nikodem był. Nikodem, któremu bardzo zależało, by Jezus miał prawdziwie królewski pogrzeb, dlatego tak wiele drogocennych wonności przyniósł, choć nie można, nie było czasu, żeby je od razu bezpośrednio w taki pieczołowity sposób użyć. Wiemy, że to właśnie dlatego o świcie, w dzień zmartwychwstania, niewiasty biegły do grobu, żeby dopełnić tej czynności. To właśnie Nikodem zadbał o to, żeby jego Pan, jego Mistrz, ten, który wskrzesił w nim źródło Ducha Świętego, który pozwolił mu narodzić się na nowo właśnie w tym Duchu Świętym, żeby on był tak naprawdę pięknie po królewsku pochowany, pogrzebany. Amen.